Cześć, tu Hanna. Jest 11 sierpnia 2023 roku. Nagram dzisiaj dwie części. Pierwsza będzie związana z konopiami i będzie też zawierała odpowiedź na pytanie, czy w Tokio mamy smugi kondensacyjne na niebie, które tworzą szachownice i zawierają rozmaite, ciekawe substancje. Zacznę od pewnego raportu, który powstał na zamówienie burmistrza Nowego Jorku. Burmistrz nazywał się Fiorello LaGuardia. Był znamienitą postacią i przez to jego imię nosi lotnisko w Nowym Jorku. Opowiem Wam dzisiaj o raporcie LaGuardia. Nie wyszukacie go łatwo przez Google. Musicie użyć jakiejś porządnej wyszukiwarki, takiej jak na przykład Yandex, albo takiej jak FreeSpoke, lub inne przeglądarki, które pokażą Wam rezultaty na hasło raport LaGuardia. Co ja wyszukałam pod hasłem raport LaGuardia? Nowojorska Akademia Medycyny opracowała ten historyczny raport po tym, jak burmistrz Fiorello LaGuardia zlecił to komisji. Burmistrz LaGuardia od dawna sprzeciwiał się ustawie o podatku od marihuany 1937 roku. Jego raport otrzymał wsparcie od New York Foundation, Commonwealth Fund i Freedom Foundation. Cieszę się, że socjologiczne, psychologiczne i medyczne bolączki powszechnie przypisywane marihuanie okazały się przesadzone, jeśli chodzi o miasto Nowy Jork. Śpieszę jednak zaznaczyć, że ustalenia te należy interpretować jedynie jako uspokajający raport o postępach, a nie jako zachęta do pobłażania sobie. Czytamy w przedmowie burmistrza. Wielu aktywistów twierdzi, że Harry Anslinger był jednym z głównych twórców prohibicji marihuany w USA. Hollywood przyznało mu prawo do zmiany i kontrolowania scenariuszy, które odnosiły się do tej rośliny. Przyznanie mu tak dużej władzy spowodowało, że roślina ta była przedstawiana jako narkotyk wstępny, który prowadzi do lekkomyślnego zachowania i uzależnienia. Anslinger zrobił światu pranie mózgu, aby ten myślał, że marihuana jest niezwykle niebezpieczna i uzależniająca. W 1937 roku, 7 lat po utworzeniu Federalnego Biura do Spraw Narkotyków, opracował projekt ustawy HR-6385, ustawy o podatku od konopi. Pomimo sprzeciwu ze strony amerykańskiego stowarzyszenia medycznego AMA, ustawa weszła w życie 2 sierpnia 1937 roku. Po 5 latach dogłębnych badań nad wpływem konopi indyjskich na zachowania społeczne, komisja doszła do wniosków, które zostały zebrane w 13 kluczowych punktach. W 1944 roku Nowojorska Akademia Medyczna wydała obszerne badania. Raport stwierdzający, że wbrew wcześniejszym badaniom i powszechnemu przekonaniu, używanie konopi nie wywołuje przemocy, szaleństwa lub przestępstw seksualnych, ani nie prowadzi do uzależnienia lub używania innych mocnych narkotyków. Ich ustalenia. 1. Kanabis jest szeroko stosowany w dzielnicy Manhattan, ale problem nie jest tak ostry, jak donosi się, że jest w innych częściach Stanów Zjednoczonych. 2. Wprowadzenie kanabis na ten obszar jest stosunkowo nowe w porównaniu z innymi miejscowościami. 3. Koszt kanabis jest niski, a zatem mieści się w sile nabywczej większości osób. 4. Dystrybucja i używanie kanabis koncentruje się w Harlemie. 5.
Większość palaczy kanabis to czarni i latynosi. 6. Konsensus wśród palaczy kanabis jest taki, że używanie tego specyfiku powoduje wyraźnie poczucie adekwatności. 7. Praktyka palenia kanabis nie prowadzi do uzależnienia w medycznym sensie tego słowa. 8. Sprzedaż i dystrybucja kanabis nie podlega żadnej kontroli zorganizowanych grup przestępczych. 9. Używanie kanabis nie prowadzi do przejścia do innych narkotyków, takich jak morfina, heroina lub kokaina. I zachęcanie do palenia kanabis nie tworzy żadnego rynku dla tych narkotyków. Kanabis nie jest czynnikiem determinującym popełnianie poważnych przestępstw. 11. Palenie kanabis nie jest rozpowszechnione wśród dzieci w wieku szkolnym. 12. Przestępczość nieletnich nie jest związana z paleniem kanabisu. 13. Nagłaśnianie katastrofalnych skutków palenia kanabis w mieście Nowy Jork jest nieuzasadnione. Dlatego teoria narkotyku przejściowego, który wprowadza do innych, jest bezpodstawna. I to możecie sami znaleźć. Raport La Guardia został przedstawiony w 1944 roku po 5 latach pracy różnych naukowców nad tym tematem. I jest to częścią oszustw, z jakimi mamy do czynienia w głównym ścieku, bo chodzi o to, żebyśmy nie znali prawdy i żebyśmy dawali się wkręcać. A tak naprawdę Anslingerowi chodziło o to, żeby zakazać konopi siewnych, ponieważ konopie siewne mogą służyć do zburzenia starego systemu. Na przykład można robić etanol z konopi siewnych i napędzać samochód etanolem z konopi siewnych. I w tym momencie dany kraj, który to robi, robi się uniezależniony od ropy naftowej. Jak Wam się to podoba? Tak więc będziemy obalać różne mity, a jeśli chodzi o pytanie co do smug kondensacyjnych w Tokio, to kiedyś one były, a teraz ostatnio ich w ogóle nie widzę. Tutaj w mojej okolicy to jest Tokio Tamashi, czyli miasto Tama i miejsce, które się nazywa Suwa. Pokażę Wam, ostatnio robiłam filmiki z tej okolicy, w tym niebo i chmury. Zobaczcie, jak to wygląda, a ja zapraszam potem na wiadomości. Pozdrawiam. Chcę Wam pokazać niebo w moich okolicach. Pamiętam, że kiedyś były chemtrailsy na niebie. A od jakiegoś czasu nie ma. W mojej okolicy to ta część Tokio, która nazywa się Tamashi, czyli miasto Tama. Miasto Tama, a tutaj jest wzgórze Suwa. Mieście Tama. Szkoła podstawowa. Te drzewa miłożębu japońskiego były parę lat temu
tak mocno przycięte, że prawie został sam pień. A w tej chwili wszystko odrosło. To pokazuje, jak bardzo szybka jest wegetacja w Japonii. W tym tropikalnym klimacie. Tu mamy taką biurową przestrzeń z hotelem. W naszej wiosce kiedyś tutaj miała rezydencję firma informatyczna CSK. W tej chwili te powierzchnie są wynajmowane. Trochę świecą pustkami i nie wiem, czy biznes jest zbyt dobry. W epoce covidiańskiej mogło tutaj być kiepsko. Nie wolno było przecież pracować ani się spotykać na żadne meetingi. Nasze miasto Tamashi, a w tym wzgórze Suwa, jak tutaj widać na obrazku, było kiedyś po prostu wioską oddaloną od stolicy Edo, a w tej chwili jest już w aglomeracji tokijskiej. Przepraszamy za hałasy, ale tutaj budujemy nowy szpital koło stacji.